Bogata baba w markowych ubraniach wyszydzała ubogą matkę z dzieckiem pod sklepem. Dopilnowałam, żeby dopadła ją karma. To było dziwne spotkanie. Do dziś nie jestem pewna, kim była kobieta, która żebrała pod sklepem, a nawet czy w ogóle tam była. Od niedawna mieszkam w dużym mieście, chociaż wcale tego nie chciałam. Ma to swoje plusy, jak na przykład dobra komunikacja miejska czy supermarkety, w których można kupić wszystko tanio i w jednym miejscu. Ale ma i minusy. Jednym z nich jest to, że pomimo tłumu ludzi dookoła, człowiek zawsze czuje się samotny. Wszyscy biegną, wiecznie gdzieś spóźnieni, albo snują się, wpatrzeni w swoje komórki. Nikt nie dostrzega bliźniego, nikt nie patrzy na to, co się wokół dzieje. Przepraszam. Bierze pani ten wózek, czy nie? Ktoś ponaglił mnie z niecierpliwionym tonem, kiedy szukałam w portmanetce dwuzłotówki. złotówki? Uśmiechnęłam się przepraszająco. Wyszłam z podwiaty, bo miałam same monety groszowe. Muszę rozmienić pięćdziesiąt złotych informacji. Pomyślałam z niechęcią i podreptałam w stronę rozsuwanych, oszklonych drzwi. A ta, która tak się niecierpliwiła w kolejce po wózek, Właśnie przez nie przechodziła, niemal galopując na swoich wysokich obcasach. Nim weszłam do sklepu, zauważyłam kobietę z dzieckiem, która podchodziła na parkingu do osób wypakowujących siatki z łóżków wprost do bagażników samochodów. Poprosiła o dwa złote. Jak widziałam, w większości przypadków bez pozytywnego rezultatu. Dziecko nie było małe. Mogło mieć ze cztery lata tyle co mój najmłodszy wnuk, którego widziałam raz w życiu, bo córka i zięć mieszkają w Anglii. Przyjrzałam się chłopczykowi i zrobiło mi się go żal. Co to za życie dla dziecka takie żebranie z matką przez cały dzień. Powinien się bawić. Ale nie sądziłam, by temu maluchowi kiedykolwiek podarowano jakąś zabawkę. To też mnie uderzyło w tym dużym mieście. Tylu żebraków i bezdomnych. U nas na prowincji ludzie żyli skromnie, ale każdy miał dach nad głową. Nie widziało się matek z niemowlętami, siedzących na betonie i błagających o parę groszy. Bolały mnie takie widoki, ale co mogłam zrobić? Czasami coś im dawałam, lecz przecież sama całego świata nie uratuje. Ja też żyłam ze skromnej emerytury. Ledwie wystarczało mi na leki i opłaty. Na jedzenie już nie zawsze. Dobrze, że chociaż za mieszkanie, którego pilnowałam, płaciła córka, ta z Anglii. Nie byłoby mnie stać na zapłatę czynszu. Któregoś razu znowu poszłam do supermarketu i jak poprzednio zauważyłam tę żebrzącą kobietę. Ktoś właśnie na nią krzyczał. Do roboty idź, wydzierała się kobieta w eleganckim wiosennym płaszczyku. Jej siatki niemal pękały od drugich produktów. Edek, idź po ochronę, niech zrobią z tym porządek. Co to jest, żeby klienci byli nagabywani na parkingu przez jakąś hołotę? A ty zabieraj tego Bachora, no już. Edek, pakuj te torby, zanim ona coś ukradnie. Elegantka stanęła w rozkroku, osłaniając własnym ciałem siatki, wokół których kręcił się chłopczyk. Nawet z daleka widziałam, że z jednej z nich wystaje czekolada w jasnofioletowym opakowaniu. To ona tak fascynowała tego malca. Kobieta w płaszczu też to widziała i wyglądała na gotową nawet uderzyć dziecko, gdy za bardzo zbliży się do jej słodyczy. Poczułam, że podnosi mi się ciśnienie. Bardzo chciałam powiedzieć coś do słuchu tej wrzaskliwej paniusi, ale jednocześnie opanowała mnie dziwna niemoc. Wstydziłabym się tak podejść do obcych ludzi i udzielić im reprymendy, no bo co miałabym im powiedzieć? Że jedna czekolada ich nie zuboży, skoro do bagażnika Mercedesa wsadzili już sześć siatek z zakupami. A jakie miałam prawo pouczać innych, co mają robić ze swoją własnością? Koniec końców nie zrobiłam nic, po prostu odwróciłam wzrok i weszłam do sklepu, nawet nie biorąc wózka. Zresztą tym razem też, tak jak w poprzednim tygodniu, miałam całe pięćdziesiąt złotych. Ale do wydania tylko czterdzieści jeden, bo za dziewięć musiałam kupić wadę celek na ryczałt. W supermarkecie szalał większy niż zwykle tłum. Szybko zrozumiałam, skąd tam tyle ludzi. Otóż były to urodziny sklepu. Z głośników słychać było właśnie komunikat, że każdy paragon powyżej 50 zł weźmie udział w losowaniu wspaniałych nagród, w tym bonów na zakupy oraz samochodu. Ale ja nie zamierzałam tyle wydać. Miałam krótką listę zakupów i musiałam się jej trzymać, żeby nie przekroczyć swojego założonego budżetu. Zapraszam do degustacji. Dzisiaj czekolady w promocji trzy w cenie dwóch. Kusiła hostessa z tacką wyłożoną słodkimi kostkami. Czy próbowała już pani naszych jogurtów owocowych? Zapytała inna dziewczyna rozdająca przechodzącym klientom jednorazowe kubeczki. Pomyślałam, że to wielka szkoda, że nie ma tu dziecka, kobiety z parkingu. Malec mógłby za darmo najeść się słodyczy i popić zdrowym jogurtem. Tyle, że nigdy nie widziałam, żeby jego matka odważyła się wejść za próg rozsuwanych drzwi. Pewnie bała się, że ochrona od razu ją wyrzuci. A może już kiedyś tak się stało, skoro żebraczka przeszkadzała klientom nawet na parkingu? Na lawirowaniu w tłumie zeszło mi dobre półtorej godziny, ale w końcu stanęłam w kolejce do kasy. 44 zł i 57 groszy. Westchnęłam. Za dużo. Coś musiałam zostawić. Może pani coś jeszcze weźmie? Kasierka miała inny pomysł. Z paragonem powyżej pięćdziesięciu złotych może pani wygrać w naszej urodzinowej loterii. Już miałam odpowiedzieć, że nie, kiedy zauważyłam przy kasie czekolady, te z promocji trzy w cenie dwóch. Od razu przypomniał mi się synek tej kobiety, jak wpatrywał się w siatkę elegantki, dostając niemalże ślinotoku na widok czekolady. Wtedy nic nie zrobiłam. Uciekłam, żeby nie patrzeć, jak tamta bogata para traktuje chłopca i jego mamę niczym bezpańskie psy, od których trzeba odganiać się kijem. Wezmę jeszcze te czekolady, rzuciłam pod wpływem impulsu, dokładając słodycze na taśmę. Pięćdziesiąt złotych i pięć groszy, podsumowała kasjerka, a ja zapłaciłam i spakowałam zakupy. Wszystkie poza trzema tabliczkami czekolady. Zanim wyszłam, jedna z hostes doskoczyła do mnie i postawiła na moim paragonie pieczątkę i w zamian wydała mi kolorowy kupon. Wypełniłam go pospiesznie i wrzuciłam do urny. Nigdy w życiu nic nie wygrałam. Naprawdę nie liczyłam na samochód ani dziesięć razy po dwieście złotych na zakupy i pięć razy po pięćset. Synek żebraczki aż się rozdziwił, buzie z zachwytu, kiedy ukucnęłam przy nim i wręczyłam mu trzy tabliczki czekolady. Jego matka patrzyła na mnie wyraźnie zaskoczona, mamrocząc podziękowania z wyraźnie wschodnim akcentem. Jeszcze zanim odeszłam, chłopiec pospiesznie rozerwał opakowanie i wsadził sobie do ust kilka kostek czekolady. Na jego buzi pojawił się wyraz błogości. Nie mogłam się nie uśmiechnąć. Dopiero, gdy przychodziłam obok apteki, zrobiło mi się mniej wesoło. Nie miałam za co wykupić leku. Na szczęście w szufladzie znalazłam jeszcze blister tego medykamentu z poprzednich zakupów. Musiałam jednak uważać z finansami. Przez kolejne dwa tygodnie czyściłam lodówkę, jak nazywałam wyjadanie wszystkiego do końca, nawet dżemu otwartego pół roku wcześniej. A potem dostałam telefon. Pani Donuta zapytał miły, kobiecy głos. Dzwonię z supermarketu. Miło mi poinformować, że wygrała pani nagrodę w naszej urodzinowej loterii. Wygrałam, aż usiadłam z wrażenia. Czyżby to miał być najszczęśliwszy dzień w moim życiu? Nie nie wygrałam auta. Mój kupon okazał się jednak wart 500 zł. Tego samego dnia pani w dziale obsługi klienta wydała mi pięć kuponów na zakupy, każdy po 100 zł. Mogłam przez miesiąc płacić tylko nimi za sprawunki. Nagle przypomniałam sobie, jakim sposobem wygrałam. Otóż tylko dlatego, że kupiłam te czekolady dla biednego dziecka. Inaczej mój paragon nie osiągnąłby wymaganej kwoty i nie wziął udziału w loterii. Pomyślałam więc, że to prawda, iż każdy dobry uczynek wraca i jest do nas pomnożony, a potem poszłam szukać żebraczki jej dziecka. Chciałam dać jej jeden z moich kuponów. Uważałam, że tak należy. A może to była dobra wróżka z bajki? Nie spotkałam jej jednak. Co więcej, ochroniarze, którzy całe dnie spędzają na obserwowaniu parkingu i wejścia do sklepu, nie wiedzieli o kogo pytam. Nie było tu żadnej kobiety z dzieckiem. Oświadczył mi rosły facet w granatowym uniformie. Nawet jakby była, to byśmy ją wyprosili z terenu. Nie wolno żebrać pod marketem, bo to zniechęca klientów. Ale ona tu była, siedziała tam, wskazałam miejscówkę, że między bankomatem a wiatą na wózki, i na parkingu prosiła o dwa złote z wózków, klientów sama widziałam. Niemożliwe, zaperzył się ochroniarz. U nas nie ma żebractwa, szef by nas pogonił, jakbyśmy do tego dopuścili. Wracałam do domu skołowana. Przecież sama widziałam, jak bogata kobieta i jej mąż odganiali głodne dziecko od siatek ze słodyczami. I sama potem temu dziecku dałam czekolady. A dzięki temu, że je kupiłam, wygrałam 500 zł na zakupy. W domu czekała na mnie kolejna niespodzianka. Córka zadzwoniła z Anglii i dała mi porozmawiać z dzieciaszkami. Z radością zaczęłam wypytywać Michalinkę, moją sześcioletnią wnuczkę, co u niej, i dowiedziałam się, że ma nową, ulubioną bajkę. A o czym chciałam wiedzieć? O tym, jak dobra wróżka zmieniła się w biedną kobietę i prosiła ludzi o pomoc, wyjaśniła z przejęciem Michalinka. No wszyscy jej odmawiali, aż w końcu jedna dziewczynka dała jej ostatnią bułeczkę, i za to potem dostała nagrodę. Znalazła skarb i wyszła za księcia. Cóż, ja już swojego księcia spotkałam dawno temu, a moim skarbem były dzieci i wnuki, ale coś w tej opowieści wydało mi się dziwnie znajome. Nie, nie wierzysz, że braczka z pod supermarketu była wróżką czy aniołem w przebraniu, ale jestem pewna, że w tej historii jest coś zagadkowego. Coś, co wymyka się rozumowi i zmysłom. No bo jak wyjaśnić to, że kilka dni później zobaczyłam znajomą panią w eleganckim płaszczyku jej potulnego męża. Edzia jak na kolanach zbierali swoje zakupy, które powypadały im z rozerwanych siatek wprost w ogromne, błotniste kałuże na parkingu. Jakie jest w ogóle prawdopodobieństwo, że rozerwie się sześć foliowych siatek naraz? Dziwne, prawda? Dziękuję za wysłuchanie historii numer 1. Zapraszam na historię numer dwa. Miałem jedną zasadę. Nikomu nigdy nie pożyczam pieniędzy. Złamałam ją raz. Straciłam kasę i przyjaciółkę. Mam żelazną zasadę, żeby nie pożyczać pieniędzy. Nawet rodzinie i w najbliższym znajomym. Wielokrotnie musiałam walczyć o zwrot długu, więc w końcu obiecałam sobie, że już nigdy nie narażę się na takie przykre niespodzianki. Za ciężko haruję na każdy grosz. Jednak dla sąsiadki postanowiłam zrobić wyjątek. Ba, sama zaproponowałam jej pożyczkę. No i co? I źle się to skończyło. To było dwa miesiące temu. Właśnie wróciłam z pracy i zaczęłam szykować obiad, gdy zadzwonił dzwonek u drzwi. U progu stała Edyta, moja sąsiadka. Była roztrzęsiona i zapłakana. W rękach trzymała swojego pieska. Ares był cały, zakrwawiony. Boże, co mu się stało? Przeraziłam się. Potrącił go samochód. Czy możesz zabieść mnie z nim do weterynarza? Nie jestem w stanie prowadzić, wykrztusiła. Nie zastanawiając się nawet chwili, chwyciłam kluczyki i pobiegłam do samochodu. Jak szalona jechałam przez miasto. Kwadrans później byłyśmy w lecznicy. Stan Aresa był bardzo ciężki. Natychmiast trafił na stół operacyjny. Chirurg obiecał, że zrobi wszystko, by go uratować, ale uprzedził, że rokowania nie są najlepsze i że być może trzeba będzie go uśpić. Gdy Edyta to usłyszała, wpadła w histerię. Krzyczała, że nie przyjmuje tego do wiadomości, groziła że jak Ares nie przyżyje, to skończy do Wisły. Do głowy mi nie przyszło, żeby zażądać potwierdzenia. Rozumiałam ją. Sama mam psa, maksa i kocham go nad życie. Na samą myśl, że mogłabym się znaleźć na jej miejscu, robiło mi się słabo. Gdy więc zapytała, czy poczekam z nią do końca zabiegu, zgodziłam się. Nasze pieski bardzo się lubiły. Nie mogłam więc, a nawet nie chciałam zostawić jej w takiej chwili samej. Operacja Aresa trwała prawie dwie godziny. Na szczęście zakończyła się sukcesem. Lekarz oświadczył, że pies jest poobijany, ale nie ma żadnych poważniejszych obrażeń wewnętrznych. Za kilka tygodni powinien stanąć na czterech łapach. Edyta wyściskała lekarza, mnie i jeszcze kilka osób siedzących ze swoimi pupilami w poczekalni. A potem chwyciła pudło ze śpiącym jeszcze Aresem i ruszyła do wyjścia. Edyta! Trzeba jeszcze zapłacić rachunek, przypomniałam jej. Faktycznie to wszystko przez te emocje. Możesz wyciągnąć mój portfel? Bo mi rąk brakuje, podała torebkę. Zajrzałam do środka. Portfela nie było. Chyba zapomniałaś pieniędzy, szepnęłam do ucha. Co niemożliwe i co ja teraz zrobię, nie pozwolą mi wyjść, była przerażona. Spokojnie, ja zapłacę dużo tego jest. Półtora tysiąca, wykrztusiła. Nie ukrywam, lekko mnie zmroziło, bo to dla mnie bardzo duża suma. Oddam ci, położę Aresa i od razu pobiegnę do bankomatu, zapewniła Edyta. Wiesz co, dzisiaj nie zostawiaj go już samego. Poczekam do jutra. Odparłam i wyciągnęłam kartę kredytową. Minął dzień, potem drugi i trzeci, a Edyta się nie pokazywała. Nie przypuszczałam, że chce mnie wystawić do wiatru. Myślałam, że tak się przejęła zdrowiem psiaka, że zapomniała o Bożym Świecie. Czekałam więc cierpliwie, aż jej pamięć wróci. Nic jednak takiego się nie działo. W końcu po tygodniu postanowiłam upomnieć się o pieniądze. Przyjęła mnie bardzo serdecznie. Opowiadała, że Ares czuje się coraz lepiej. Dziękowała, że zawiozłam ją do weterynarza. – No właśnie, pamiętasz, że zapłaciłam za ciebie rachunek? – zapytałam. Oczywiście jestem ci za to wdzięczna. Super, tylko że ciągle nie mogę doczekać się zwrotu pieniędzy. Jak to przecież ci oddałam, następnego dnia, jak obiecałam. Nie żartuj, od dnia wypadku Aresa się nie widziałyśmy, zdenerwowałam się. To ty nie żartuj, dostałaś wszystko co do grosza. Chcesz mnie naciągnąć, czy co? Patrzyła mi prosto w oczy. Byłam tak zszokowana i bezczelnością, że kompletnie mi mowę odjęło. Od tamtej pory jeszcze kilkakrotnie rozmawiałam z Edytą o długu. Najpierw prosiłam, potem groziłam policją, nie pomogło. Za każdym razem upierała się, że oddała mi wszystkie pieniądze i nie rozumie, dlaczego ją nękam. Wiedziała, że nie pójdę na komisariat, bo przecież nie mam żadnych dowodów na to, że mnie naciągnęła. Oczywiście już nie przyjaźnię się z Edytą. Gdy widzę ją na osiedlu, skręcam w drugą stronę. Nie chcę, żeby mi przypominała, jak byłam głupia i naiwna. Najgorsze jest to, że mój biedny Maksio cierpi przez całą tą sytuację. Tak długo czekał, aż Ares wydobrzeje, a teraz nie może się z nim nawet pobawić. Za nami kolejna historia, zapraszam na następną. Rzuciłam pracę na etacie, żeby ubić interes w stolicy. Zaczęłam nowe życie, a to wszystko dzięki córce. Pracowałam w urzędzie gminy, nudząc się tam niemiłosiernie. Irytowało mnie, że pracę, którą mogłabym z powodzeniem wykonywać jako jedna osoba, u nas wykonują cztery, ale nie mogłam narzekać, bo zarabiać musiała. Póki Weronika mieszkała z nami, jakoś z mężem dawaliśmy radę z płaceniem rachunków i innymi kosztami. Ale od kiedy córka wyjechała na dzienne studia do Warszawy, zaczęliśmy wpadać w panikę. Mimo wszystko nie chciałam się zgodzić na to, aby po zajęciach jeszcze gdzieś pracowała. Studiujesz prawo, nie możesz zarywać nocy. Będziemy Ci wysyłać z Ojcem 400 złotych więcej, nie martw się. Ty skoncentruj się na nauce. Błagałam córkę. Tylko skąd wziąć te kolejne 400 złotych? Rysiek to obrotny chłop, ale nawet on wyciskał ze swojego zakładu zegarmistrzowskiego maksimum i to już od dawna. Brał zegarki w komis, reklamował na wystawie dwie firmy, zgodził się nawet na to, żeby na ladzie leżały ulotki firmy udzielającej szybkich pożyczek. Ale i tak pieniędzy brakowało. Utrzymanie dwóch osób i studentki w okolicy to wyzwanie, które zaczynało nas przerastać. Mamo to tylko dwa wieczory w tygodniu, powiedziała w końcu Weronika. Podnieśli nam czynsz za stację. Przez ostatni tydzień jadłam tylko ryż z majonezem. Muszę pracować, ale to się nie odbije na moich ocenach, obiecuję. Trzy miesiące później zawaliła kolokwium, płakała w słuchawkę, bo studenci mówili, że ktoś raz zawalił kolokwium. Ten musi praktycznie się żegnać z uczelnią ale jak werka miała zaliczyć kolokwium, skoro pracowała przy barze w restauracji do czwartej rano, a o ósmej miała wykłady z prawa karnego. Zdecydowałam, że do niej pojadę na kilka dni. Głównie chodziło mi o to, żeby zawieść jej jedzenie, bo ten ryż z majonezem budził moją grozę. Coś ty tu napchała, zdziwił się mąż, patrząc na trzy kartony pełne słoików ustawione w przedpokoju. Gulasz, gołąbki, krokiety, zupa z soczewicy – Zaczęłam wyliczać, szorując ostatni garnek. Wiesiek też jedzie do Warszawy, zabierze mnie samochodem. To pomyślałam, że zawiozę, weże jedzenie na zapas. Trudno opisać, jak córka ucieszyła się na widok takiej ilości jedzenia. Kiedy zaczęła wstawiać słoiki do lodówki, zrozumiałam jej radość, bo w tej lodówce były tylko keczup i trzy jajka. Na moich oczach przyszła prawniczka, posmarowała tym keczupem czerstwą bułkę i zjadła ją na śniadanie. Wczorajsze są tańsze, wymamrotała wskazując na kajzerkę. Mało się nie rozpłakałam, słysząc, jak żyje moja córka, od kiedy zrezygnowała z pracy w restauracji. Na szczęście, weki zapewniły jej zdrowe posiłki na kilkanaście dni. Potem Weronika zadzwoniła i zapytała, czy mogłabym czasem przysłać jej więcej gołąbku figulaszu. Dzięki moim przetworom nie musiała prawie nic wydawać na jedzenie, no tylko na te wczorajsze bułki. To pozwalało jej jakoś wiązać koniec z końcem. Rysiek, jak ja mam wysłać jej trzydzieści słoików? zapytałam męża, patrząc bezradnie na szklaną baterię. To może przesyłką konduktorską zaproponował. Zawiozę je na dworze, a Weronika z jakimś kolegą odbiorą je na miejscu. Tak zrobiłam. Do zup, gulaszu i bigosu dorzuciłam jeszcze pięćdziesiąt pierogów z mięsem, bo łatwo je zamrozić. Rysiek zawiózł dwa kartonowe pudła na stację i nadał przesyłkę do Warszawy. Wieczorem córka zadzwoniła, że cała wałówka dotarła bezpiecznie na stację. Na pytanie, kto pomógł z ciężarem, roześmiała się, że chętnych do pomocy była cała kolejka. Ponoć głodny student za dwa słoiki domowego gulaszu zrobi wszystko, nawet przewiezie tramfajem 30 kilo w kartonie. A jak się dorzuci gołąbki, to jeszcze wniesie to na drugie piętro. Wszystkie słoiki sprzedały się w ciągu godziny. Przez jakiś czas dokarmiałam więc córkę i pośrednio jej znajomych swoimi potrawami. Wera wyznała, że moje weki pełnią rolę w czegoś rodzaju waluty pośród studentów. Ktoś za opakowanie pierogów dał jej skserowany skrypt i nie musiała go kupować. Koleżanka za risotto ładnie ją ostrzygła, a kolega woził ją przez dwa tygodnie na praktyki za miasto w zamian za gulasz i kotlety mielone. – Mamo, mogłabyś mi w piątek przysłać coraz więcej weków? – prosiła Wera na początku tygodnia. I najlepiej coś wegetariańskiego, może pierogi ze szpinakiem albo kotleciki sojowe. Bo wiesz, tu są w soboty takie targi zdrowej żywności, ja bym wykupiła miejscówkę i stanęła z Twoimi przetworami. Myślę, że sporo osób się skusi. Prawdę mówiąc, nie wierzyłam, że to się może udać. No bo kto by kupował słoik gulaszu za 18 zł, albo 10 pierogów za 15? Przecież samej w domu można to zrobić kilka razy taniej. Sprzedałam wszystko i mam zamówienia na przyszłą sobotę. Powiadomiła mnie córka wieczorem. Rysiekarz pokręcił głową ze zdziwienia, jak to ludzie żyją w stolicy. A okazało się, że żyją w pośpiechu, nie mają czasu gotować, ale cenią dobre domowe jedzenie. Targi zdrowej żywności to podobno jakiś hit wśród młodych warszawiaków. Córka dowiedziała się o swoich klientach, że przeważnie pracują w korporacjach, które w zamian za niezłe pensje roszczą sobie prawo do niemal całego ich czasu. Zaganiani pracownicy dobrze więc zarabiają, ale nie mają kiedy sobie ugotować ani nawet zrobić zakupów. Przychodząc więc, w sobotni poranek na targi, kupują sobie dania do odgrzania na cały tydzień. Weronika po drugim weekendzie miała całą listę życzeń. Wyrecytowała mi ją przez telefon razem z cenami, które wyznaczyła za produkty. Pierogi ze szpinakiem, mięso mrózkie, zupa z soczewicy, placki ziemniaczane, no i gulasz to jest nasz hit. Podsumowała. Mamo, obliczyłam, że jak stanę na targu na każdą sobotę, to nie będziecie musieli mi przysyłać pieniędzy na czyż. Ten interes niesamowicie się kręci. Ucieszyłam się, chociaż miałam problem, a był to brak czasu. Żeby sprostać oczekiwaniom klientów, bo tak zaczęłam o nich myśleć, spędzałam w kuchni po 6-8 godzin dziennie. Do pracy przychodziłam, więc nie wyspada i nie mogłam się skoncentrować. Całe szczęście, że to jednak nie była korporacja i mogłam swoje sprawy zawodowe załatwić w 3-4 godziny, a resztę dnia po prostu spałam z otwartymi oczami. A potem biegłam do domu, zakasywałam rękawy i kroiłam, podsmażałam, gotowałam, piekłam, aż do drugiej, trzeciej nocy. Hania, wyglądasz jak trup. Rysiek jak zawsze celnie ocenił mój stan po kilku miesiącach takiego życia. To nie może być tak, że po tyle pracujesz. Zadzwonię do Weroniki i powiem, że koniec z wysyłaniem słoików. Płaciliśmy jej czynsz i kieszonkowe na początku w studiu. Damy radę i teraz. Tobie jedna praca wystarczy. Myślałam o tych słowach całą noc. Byłam przemęczona, ale nie gotowaniem i lepieniem pierogów. To sprawiało mi frajdę. Wcale nie chciałam z tego rezygnować, tylko co miałam zrobić. Rysiek miał rację, ale podjęłam decyzję. Złożyłaś wypowiedzenie, Rysiek aż stracił oddech, kiedy mu o tym powiedziałam. Przecież to państwowa posada, stała pensja, składki emerytalne i dodatki. I śmiertelna nuda dokończyłam. Poza tym składki będę płacić nadal, bo zakładam firmę. Weronika mówiła, że zawsze sprzedaje 100% towaru, a ludzie pytają o więcej. Byłam w urzędzie gminy po wniosek rejestracyjny. Za kilka dni będę właścicielką firmy cateringowej. Minęło pół roku. Nadal gotuję smażę i piekę, bo poszerzyłam ofertę o ciasta. Do pomocy zatrudniłam dwie koleżanki do tej pory od lat bezrobotne. Rysiek zajmuje się logistyką, jeździ po słoiki, drukuje etykiety, wozi towar na dworzec. Wera sprzedaje, nie tylko na sobotnim targu, zawozi również do małego barku ze zdrowym jedzeniem niedaleko uczelni. Część pieniędzy zostaje u niej, a większość przelewa na moje firmowe konto. Bardzo chciałam opisać tę historię, bo moim zdaniem jest dowodem na to, że wcale nie trzeba tkwić w nudnej, niskopłatnej pracy i ciągle martwić się, jak załatać dziury w domowym budżecie. Ja robię dzisiaj to, co lubię i czuję, że moja praca ma sens. Muszę już kończyć, bo liście kapusty w garnku już zmiękły, a ryż jest gotowy do wymieszania z mięsem. Moje gołąbki same się nie zrobią, a jeszcze dzisiaj jadą do Warszawy. Z mojej strony również to tyle na dziś. Dziękuję i do usłyszenia.